biedny Magikarp. Chociaż tak naprawdę to mogą być jakieś Arceusy. Kto wie, w końcu to randomizer. O nie, zauważyli mnie! To teraz Team Debilactic będzie, kurde, Team... rozpierdalać w imię Allaha. Ja pierdzielę. Ale w sumie też jakby tak się zastanowić. O, Ninetales, super, fajny jest. W sumie też tak jakby się zastanowić, to nic. Sam nie wiem. Teraz dopiero naprawdę coś groźnego zrobili. Bo wcześniej to tylko... Oh my god, ukradnijmy energię z wiatraka. Albo ukradnijmy miód. I kurde... Popierdolejcy i tyle. Quick Attack, co ty sobie myślisz? Wiesz co ja mam? Wiesz co ja takiego mam? Extreme Speed! Właśnie temu Rexio jest lepszy. Ups, sorry. Właśnie temu Rexio jest lepszy. Ty możesz teraz płakać tylko. O, Firo! Nie, przecież mam Firoła. Więc ci nie zazdroszczę. Znaczy no, mam... Nie mam. Jednocześnie. O, shit. No teraz trochę współczuję. Firo jest fajny. On ma, kurde, fajnego Irokeza na głowie. Jeden z moich najlubieńszych ptasich popów, tych zwykłych, nie? O, hi, Mark! Simon. Give. W sumie mamy ten. Powiedziałem wcześniej, że mamy oklepane wszystkie podstawowe typy. W sumie nawet wodny mamy podwójnie oklepany, ale Simon zbytnio aquajetem furory nie zrobi, ale co mnie tam. Mogę rozjechać te magikarpie? Biedactwa. O, tam coś. Zobaczę, chwila. Siema. Nawet Team Galactic. Debilactic nie ma pożytku z Magikarpiów, bezużyteczne wszystkie. Te wszystkie ewoluują jednocześnie w Gajardosy i pożerają tą debilkę, a ja tylko patrzę i kibicuję im. Zobaczymy wtedy, kto by był taki bezużyteczny. O nie! Tak, zrobiliśmy galaktyczną bombę, wybuchnęliśmy ją i było fenomenalnie. Ja pierdzielę, terroryści popierdoleni. Za bardzo fajerwerkami się bawią. Może zmienię. Na... Rexia. Co wygra, pięść czy Rexio? Oczywiście, że Rexio. On odgryzie mu tą pięść. Tak będzie go bolało, że... Jak śmiesz. Jak kurde śmiesz. W sumie Arcanine ogólnie są bardzo duże. Można je kurde dosiadać. Udawać, że jest się jeźdźcą wampirów? Cokolwiek powiedziałem, czy to ma sens, czy nie? Ta. Oczywiście Rexio jest fenomenalny. Trzeba go uzdrowić. Masz, wdychnij. Tak właściwie to Rexio ma taki swój swoje osobiste narkotyki, że tak powiem. A są nimi domestosy. Czego chcesz? Inwestygować eksplozję? To nieważne kim jesteś, to za późno by coś z tym zrobić. Nareszcie rzeczy staną się interesujące. Wszystkie legendarne Pokémony będą przyniesione do HQ w Vilestone. O, z tobą mogę się dać. Tak, ukażę cię, bo jestem z Team Debilactic. Możesz co najwyżej ukarać sam siebie. Politoed, okej. Okay. Powinno być okej, okay. Nie powinno być źle. Bzy, motherfucker! Pszczółka Maja! Maju! Cóż zobaczymy dziś? W
pierdol! Czy ty naprawdę chcesz się w to bawić? Zgadnij co? Całe szczęście, że te heal powdery kupiłem, ja pierdzielę. Uuu, ciekawe. W sumie nic teraz nie zrobię zbytnio. No, on będzie, no. Walić. Oh my god, to tak mocno go bolało. Gień. Jump Love. O cholera, trzeba zmienić. Rycio! I co? I co? Myślisz, że to zrobi na mnie wrażenie? Jezu Chryste! Chyba nie lałeś ostatnio kompotu do kubka. Tym bardziej teraz. Co takiego? Nie lać kompotu do kubka? Ja pierdolę. Czasami jak ja coś powiem, nad czym się nie zastanowię, to... Luminion, okej. Teraz wszystko w porządku z twoim sprite'em. Zgadnij co? Mam odpowiedź na wszystkie twoje pytania. Wystawiasz wodnego? Ja wystawię trawiastego. To może być pożyteczne, kłopotliwe. Mam nadzieję, że jego ostatni pok nie będzie czymś wkurzającym. Bo Whirlpool powoduje to, że nie można zmienić Pokemona. Mimo tego, że chujowe obrażenia to może wkurzać czasami. Ale dla nas, kurde, Whirlpool nigdy się nie przyda, bo przeciwnicy nigdy nie zmieniają poków. No kurde, ślepo używają tylko tych, które mają już. Po kolei, na rzeź! Chociaż może raz, dwa razy tam w całej grze może się zobaczy, jak ktoś kogoś zmieni. Ale to niezbyt często. Nawet liderzy tego nie robią. O! O, moja głowa, kręci mi się w głowie. Zgadnij co? Teraz jeszcze bardziej będzie ci się kręcić w głowie, jak ci pierdolne nim o nią kamieniem! O! O, dobra, nieważne. Myślałem, że większą furorę zrobi, no ale cóż. Nie oszałamiaj, Afra. Dziękuję! I po problemie. Woo! Udało się! Tak przy okazji jeszcze myślę, że może dzisiaj trochę Residenta ogram 4 znowu. Bo na finala 10 chyba będzie trochę za późno, tak mi się wydaje. Bo jak już, bo finala raczej wolę ogrywać wtedy, kiedy jestem na 100% pewien, że jedną sesję mogę przynajmniej dwugodzinną zrobić. O, siema! Szatan! Z rogami. Misja idzie tak jak nam... tak jak wszystko było dobrze. Szef powinien być zadowolony. Wszyscy... wszystko jest dla wszystkich i to dla dobra Team Debilaktików. Rozpoznaję twoją twarz. Ja twoją nie, bo nigdy cię nie widziałem. Jesteś dzieckiem, które rozpierdoliło nasz budynek w Eterny! Eterni! Chymp, Jupiter powinna być z siebie niezadowolona, bo została rozwalona przez dziecko. Nie jestem kurde dzieckiem, mam 24 lata. Ale ktokolwiek jest przeciwko Team Galactic musi zostać rozwalony i nie będę tolerował żadnej opozycji. Czyli no, jesteś w pisie. Wyglądasz jak debil. Brelum! Fuck! O kurde, trzeba zmienić. Walcząco-roślinny. Brelum jest kurwiającym pokiem, ale bardzo dobrym. I co?
Serio? Sure you can! O nie, nie! Czemu kurde wy zawsze musicie mi jebnąć krytyka? Bitch please! Ile Sky Uppercut ma PP? Najgorsze jest to, że wiem, że Reksio by załatwił Breloma dwoma ciosami góra, ale nie mogę nic zrobić. Dobra, może być. Teraz mogę. Jest! Zgadnij co? As przestworzy! Brum brum! Samolot leci! Rozbija się o ciebie! Cloyster, cholera. On jest też lodowy. Może mieć lodowe ataki, więc Adultoise. A nie, on ma tylko to. Tak. Kto by pomyślał, że kiedykolwiek zobaczę elektrycznego żółwia? O kurde, szybko poszło. Flareon. O, idealnie! Wybacz, mój drogi, ale twój żywot kończy się tu i teraz. A nie, jeszcze nie. No kurde. Tak, ciągnij to dalej. Mimo tego, że i tak nie masz szans. Ciągnij to dalej, to nie tak, że mam inne rzeczy do roboty, ciekawsze, niż walczenie z szatanem, który ma rogi. Wiedziałem, że zawsze zostanie mu trochę HP. Zgadnij, co ja mam, też mogę cię gryźć. Ale mój Adultoise cię pogryzie i połknie. Ty, mój przyjacielu, jesteś mocny, ale nie doczytałem reszty. Nawet ja, Komandor, mogłem tylko kupić nam trochę czasu. Jakiego kurde czasu? Przecież wy nic nie robiliście tutaj. Staliście jak te pokraki. Ale to dobrze. Dziecko jak ty nigdy nie będzie mogło rozwalić czasu? Team Debilactic dostanie 3 legendarne Pokémony i Bajor. Z ich mocą stworzy nowe uniwersum. Ale teraz Mars powinna łapać Pokémona z Lake Verity. Zgadnijcie, gdzie musimy teraz iść? Tak, odwiedzić wszystkie pieprzone kurde lejki. Dlaczego? Bo nasi partnerzy są bezużyteczni, niekompetentni. I my musimy robić wszystko za nich. Czyż to nie jest miłe? Ale first things first, muszę się uzdrowić. Siema, panie policjancie! Teraz JP na 80%. Alright, mam coś w ogóle jeszcze do zrobienia? Chyba raczej nie. Myślałem nad tym, żeby pójść do sklepu i kupić jakieś... jakieś TM-y czy coś w tym stylu, ale... Nie chce mi się tego robić. Lake Verity jest chyba tam, gdzie jest nasze miasto startowe. Więc no, mogę na ślepo powiedzieć, że tam muszę się teraz udać. I zgadnijcie, kto też pójdzie do następnego, kurde, lejka, tego w Snowpoint City. Jeżeli pomyśleliście, że ja, to zgadliście. Gratulacje, macie złotą gwiazdkę. Złotego Staryu! Fly. Może tutaj, bo w naszym mieście... Nasze miasto jest tak biedne i bezużyteczne, że nawet nie ma w nim Pokémon Center. Ach. A oczywiście w moim komputerze nie mogę przechowywać poków, bo to by miało sens. Okej. Firo. Sorry, stary, że muszę ciebie tak targać na lewo i prawo, ale nie mam innego wyjścia. Na lewo. Bo gdzie indziej, kurde? W sumie tutaj też jest raut, chyba, chwila. Jest, jest, moment. Jaki to jest?
Chwila, kurde, nie przeczytałem. 219 chyba? 219, 220, zaraz. Kurde, te 219 to jest całkiem krótki raut, chwila. Tak, niczego nie złapaliśmy tutaj. Zerkniemy tak na szybko, co tutaj jest fajnego. Przy okazji, Afro, ty pójdź naprzód, bo ty masz ten stun spore. Okej, dalej nie pójdę, chyba że tędy będę mógł. Tak nawet myślę, że chyba zostawię. Mam why nota. O kurwa macie. Zabić to gówno. Niech będzie super efektywne, niech to kurwa ubije! O mój Boże, już majty mi się poluzowały, dobra. Jako, że mam why nota, to u bufeta mogę wypierdolić w kosmos za każdym razem, jak go spotkam. Teraz już wiem, że nie chcę po tym raucie łazić. Kabutopsa też mam. I'm sorry. Ale nie. Może coś nowego? Coś, co nie da mi wpierdolów Destiny Bondem? Wypierdalaj! Może? Nie, oczywiście, że kurwa nie. U bufety są specjalne, specjalnie zrobione tak, żeby wkurwiać w nuzlokach i tyle. Oh my god, counter, mirror code. Co tam jeszcze? Shadow tag, nie możesz od niego uciec. I safeguard, nie możesz dać mu żadnych status problemów. I najgorsze ze wszystkich, Destiny Bond, jak on padnie, to twój pok też padnie. Wiecie co, jebać to, nie będę tutaj szukał nowego Pokemona. Nie chcę tutaj być w ogóle. Pójdę tylko na 220, jakby co. Nic więcej. Tam też łubufet, skurwysynu! Wypierdalaj. Chyba że... Jak wędki tutaj się zdobywało. Jest, mam wędkę, chwila. Mogę przecież tak zrobić. Nie stój. Zobaczymy. Łubufet! I? Bronzong. Mam bronzora czasem? Chwila. Chyba nie. Dobra, nie mam. Mogę go złapać. Może być. Stan spor. I ładuj się do Pokebola, skurczybyku, bo nie chcę z tobą się pierniczyć. O, tym bardziej dlatego, że Confuse Ray użyłeś. Okej, okay, bug. Pokeblels. Dzwoneczku. Bierzcie kije i łopaty, połamiemy wszystkim gnaty z wielkiej radości. W sumie to nie. Bronzong jest spoko. Dobra. Reksiu, uspokój się. Nazwę cię... dzwon. Ponieważ mam oryginalne nazewnictwo poków. Dobra. 219, tak? Bronzong jest git i... plus jeden. Dobra. Teraz to trzeba zrobić. Repela zapuścić, nie? Bo nie chcę, kurde, pieprzonych łubufetów spotykać na mojej drodze. Może być. Do raut 220 i tam użyjemy wędki. O, dziękuję. Żeby było coś fajnego. Błagam, bitch, please. I... Okej, niech będzie. Nie mam żadnych zubatów czy coś. Proszę, żebym miał. Wygląda na to, że nie ma. Fuck!
dobra. Kurwa! Krobat nie jest wcale taki zły. Wjebnij go! Dziękuję, do 3 razy sztuka, mój Boże! Jestem taki pozytywny. Masz, zwykłym pokebolem cię złapię. Bum! Dobra. 36 i 6. Raut 220. 20. Golbat. Hell yeah. Nazwę cię... Zubatto. O, Zubatto senpai. W sumie też pasuje. Senpai to też może być przecież kobieta. I bądźmy rasistami. O! Kurwa! Nie chcę z nikim się tulać, wypierdalaj! Chcę jeszcze do raundu 221 popłynąć. Co, ja mam afro? Okej, dobra. Niech będzie. Jesteś szybszy, to nie jest coś fajnego. Daj łubu, fat bitch! I co zrobisz? Będziesz płakał, mały debilu. Ledian, okej. Okay. To niech afro dalej się leje, on ma Lucky Egga, więc hej. Jesteś wolniejszy od niego? Mimo tego, że masz 7 levelów różnicy, okej. Okay. Gniotłem cię moimi kamieniami! Takimi ciężkimi! Pidgeot! Może być problem. Tak. Trochę dostanie obrażeń od spajków, ale to nic. Kompletnie. Nie zmiękczysz mojej Kseny, ona jest twarda sztuka! Ale oczywiście atak możesz jej zmniejszyć i wkurwiać mnie jeszcze trochę, nie? Jak to go nie ubije? Okej, okay, dziękuję. Widzisz? Ksena w dupie ma to, co dla niej zrobiłeś. Jest! Dobra. Good Rod. Please, bitch, please, żeby było coś fajnego. To 3 razy sztuka. No ja cię kręcę! Masz. Co? Nie można mu status problemów dawać? Serio? Chwila. Teraz to chybiłeś, to teraz się... O, dziękuję. Dobra. Okej, okay, mogę tym handlować. Nie ciesz się, kurde. Ta, zwykły pokeball. Myślałem, że będzie coś fajnego, ale nie. Teraz oczywiście cię nie złapię, bo jesteś tangrowtem. Nie boję się, masz mały level, nie zrobisz mi rewolucji! Co najwyżej spadać możesz. Uju. 2, 3... Cyk, kurde! Dobra, Raut 221. Dito. I git. A, i przy okazji. O, proszę bardzo. Nazwę cię... Bło... Błotko. No i zaraz, czy to wszystko jest na pewno? Chwila, jeszcze zobaczę tylko. Nie, kurde, co ja robię? Dobra, całe szczęście.
Town map. To wszystko? Tak, to wszystko. Dobra, nie mam tu już nic do roboty. Walić ten raut. I ciebie w szczególności. I was. Dobra, spadam stąd. Co to ja miałem zrobić? Już nie pamiętam. Switch. Właśnie, do Lake Verity miałem pójść, czy tam gdzie. Ale no... O Jezu, won! No ale ten, no niestety... Zapomniałem się trochę. Mam nadzieję, że mi wybaczycie moje błędy życiowe. Przy okazji jeszcze zobaczymy, może jakieś itemki ktoś będzie miał. Może nie będzie kompletnie zmarnowany ten... Zmarnowane pokebole nie będą. Oczywiście, że nie mają niczego. Chociaż nie, nie powiedziałbym, że Bronzong to zmarnowany pokeball. Nie, raczej nie. Ten pok jest spoko. Let's fucking go. Pierwsze levele. Pamiętacie, jak tutaj lalkę spotkałem? Pamiętacie, jak ją zabili? Ja pamiętam. I to dobrze pamiętam. Co, Reksiu, wylegiwujesz się? I dajesz nam... O mój Boże! Po co mi War Turtle, jak mam Blastoise'a? Do tego na drugim levelu. Please, spadaj stąd. No i przy okazji Repel mi się tu przyda. Jej! Jak ja lubię, kiedy przedmioty, które... nie pogadałem nawet z nim. Hej, lepiej późno niż wcale. Darmowy potion zawsze na propsie. Co to ja chciałem powiedzieć? Zapomniałem, co to ja chciałem powiedzieć. No trudno. Zdarza się. O nie, Ruf! Ach, Maciek, co za timing. Ci Team Debilaktycy chcą złapać legendarne Pokemony. Nie to, co... Nie to, co my, którzy chcieli... Którzy też chcielibyśmy je złapać. Musisz pomóc Dawn. Ach, au, co jest z tym staruchiem? Ja ci powiem, co jest. Ma okres. O kurwa, dwuwalka. Zamknij ryj, wypierdalaj. Nie chcę, kurde, z wami mieć nic wspólnego. Nienawidzę dwuwalk. O mój Boże, co chyba zjebałem. Tyranitar? Shedinja! Całe szczęście mamy kontrę na to gówno. Boję się, że zaraz Tyranitar trzęsienia ziemi użyje czy coś. Ale dobra. Aqua Jet na tobie i Fire Fang na tobie. Powinniśmy przeżyć. Zajebiście. Dobra. Nie jest źle. Dobra, jest dobrze. Uff! Dobra, już skończyły wam się te kurde poki? To zgadnijcie, na co czas. Może ciebie zmienię. Ta Adultoise. I co? Podwójne mokre kłopoty. Zaraz, czy serw działa? Walnie też Simona. Tak, walnie wszystko. Temu właśnie nie znoszę dwuwalk, do jasnej cholery. Niechcący możesz skrzywdzić swojego poka jakimś ciosem. A jeżeli to jakiś dobry cios, to... No niestety. Do widzenia, ślepa gienia. Kup se trąbkę do pierdzenia. Jesteś kamienny. Oczywiście Blastoise nie może serw użyć, bo dostanie w pierdol Simon, więc hej. Sucker Punch! Jeszcze czego? Dobrze, że zawiodło. Co, Riksiu?
podlałem drzewko. Biedny adulto, jest nie ma nic do roboty. A ty co tu robisz? Reksio przyszedł do mnie. Reksio, fajny no. Reksio lubi, jak go drapie po karku. Nie, Reksio? O, tak fajnie. Tak. Czemu Adultoys jest szybszy od Simona? Mi się wydaje, że to Simon powinien być szybszy. Ale dobra. O kurde, 50 level, nice. Tata, zamknij gębę. Nienawidzę was. Ta? Już nie będę się wpierdzielać w dwuwalki, bo mogę tamtą dwuwalkę ominąć i zrobić z niej pojedynczą walkę. Zaraz, ale no, najlepiej się uzdrowić. Więc chodźmy odpocząć do domu. W sumie taki darmowy Pokémon Center, ale i tak nie można przechowywać tutaj naszych tych milusińskich. Uspokój się! Brzuszki fajne masz, no. Let's fucking go. Tak, dobrze, dobrze, rozumiem. Pist! Bezbłędnie. Ale dobra. Wiem, że kurde zużywam niepotrzebnie te repele, ale wolę, żeby mi nie przeszkadzały dzikie poki. Stój! O kurde, wpadłbym w ich pułapkę. Rozwalę ci twoje pokemony do orbity! Teraz kurde szykuje nam się dwuwalka, cholera jasna. Nie jest źle. Ała, będzie boleć. Niekoniecznie, ale cieszę się. Cieszę się, że jednak nie będzie boleć. Specjalna obrona ci spadła. I don't care. Dawaj expa i nie gadaj mi tutaj głupot. O, dziękuję. O! Hał. Mój Reksio jest fajniejszy, więc... Wiesz co? Możesz spadać. Xena. Chyba cię porąbało? Okej, Stone Edge. Xena jest szybsza od Arcanine'a? Shit! Serio? To nie ma sensu. Wciąż myślę, że Arcanine powinien być szybszy. Ale dobra, nie chce mi się patrzeć. Ale to, co chce mi się zrobić... To to! Nie, kurde! Item give. Masz... Jajo szczęścia niech ci służy. Dostatkiem i mnóstwem expa.